Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 3 Hoodlum Havoc. I doczekaliście się! Wraz ze mną jest... Siemanko wszystkim z tej strony, pomidorowy.pl, a ja jestem u Pixela na Raymanie 3 na GBA. Tak. I najpierw oczywiście ja zrobię moją synchronizację, żeby było wszystko z moim głosem w porządku. Czyli dół, góra, dół, góra. Dół, góra. I poproszę cię zaraz o pewną rzecz. Ja policzę do trzech i kiedy powiem trzy, klaśniesz. Więc wtedy będziemy mieli też... też ja z tobą będziemy wiesz, synchronizowani, więc raz, dwa, trzy. Serio. Co? No miałeś klasnąć! Klasnąłem! Jak klasnąłeś? No, klasnąłem! A spróbuj jeszcze raz. No, raz. Dwa. Boże, jak jest. Raz. Dwa. Dobra, prawie jest. To mi wystarczy. Więc mieliście jakąś minutę na synchronizację. To jest zawsze coś. No i co, no lecimy z tym Raymanem. Ale fajnie się ogląda twój telewizor. Oj, tam nie narzekaj, inaczej tego się nie dało zrobić. A, i tak, bo zapewne każdy teraz powie sobie: ej, pomidor, to ty u Pixela jesteś? Można tak powiedzieć, jestem przez Skype'a. Tak, tak. On i zwiedzam jego dom. Tak. Ale ogólnie wszystko mniej więcej jakoś dobrze widzisz. Tak, co ja tam widzę. Robię. Nawet płynniej widzę. Płynniej widzę. Płynniej niż ja. Płynniej niż ty widziałeś Harry'ego Pottera mojego. No wiesz, no kopię. Ale dobra, i tak, chodzimy do... Janos Nest, czyli do kolejnego bossa. I to jest dokładnie ten let's play, który... to jest ten legendarny let's play, który został skasowany u mnie. No i dobrze zgadliście, będziemy walczyć z Janą. Ja ten, że tak powiem, ciekawostka. Jeżeli chodzi o gameplay, ponieważ Pixel nawet chyba o tym nie wiedział, ale... Ja najdalej gameplay, jaki miałem, zanim zawiesiłem tą serię, to właśnie do tej walki z Janą. Po walce z Janą jakoś przestałem grać, bo nie wiem czemu, ale ta gra jakoś później mnie znudziła, ponieważ ona ma taki trochę właśnie jak to powiedzieć, aspekt Rayman 1, Rayman 2. To się wytnie. Więc tak jak mówię, Rayman 3 na GBA ma taki aspekt Raymana 1 i 2. Po prostu jak to dobrze stwierdził Capybara, że sprite i tak dalej są z Raymana 3, ale muzyka, ale wszystko inne jest z Raymana 2. No. Tylko gameplay 2D Rayman 1. Albo beta Raymana 2. No. I zaraz chyba zginę. Co jest już... A, uratowałem się, ha. Przechytrzyłeś Janu. No nie! A wiesz czemu tak się stało? Pocieszyć cię to była kara boska za to, że się śmiałeś z Janu. Janu się zemścił i powiedział sobie: a, ty przeżyjesz? Na pewno nie. Ja nie przeżyję? Na pewno nie. Dobra, ale teraz już przynajmniej wiemy, co w tej walce chodzi, więc jest znacznie lepiej, chyba. Chyba. Zawsze cię może zaskoczyć. I to się skończy jak pierwszy odcinek. A bądźże, panie Cini. Pierwszy odcinek nie miał miejsca? Miał. Był na PSP. Był na PSP, a to był zliczony chyba. No. On się tam popsuł. No, on się zepsuł z radości. No, chodź tu. Ja w ogóle byłem ogólnie ciekaw, czy da się tego bossa wcześniej, szybciej pokonać. Okazuje się, że jeżeli ktoś jest sprytny i ma bardzo rozwinięte paluszki, to da się tą walkę bardzo szybko przejść. No da się, ale... Ja radziłbym zachować spokój, bo dla osób zbyt nadgorliwych może to się skończyć tym, że po prostu nie zauważą czegoś i Jan nadzwyczaił w świecie sobie powie:
i czaszka spadnie. Hello, little children. To będzie tak. Hello, little children. Hello, my precious. My precious. Tak, to była moja... No goddammit! Goddammit! Dlaczego w tym poziomie... Nie, są checkpointy chyba. No tutaj masz checkpoint chyba. Aha, tylko na początku, no świetnie. Naprawdę mi jest to bardzo pomocne. Mogłeś zrobić zawsze edyt, ale po co? Sam jesteś edyt, ja to robię live play. No. Przecież nie do ciebie. Zrobię to live play. Ja zaraz ja... Co? Jak mogę uderzać, jak on sobie tak stoi po prostu? No dobra. No. Nie, czy on po prostu znika chyba. Nie, on chyba znika. On znika, bo sobie stwierdził, a pięść Raymana jest taka mała, że aż zasłania mnie cieniem. Jest taka mała. Rayman ma małą pięść. Bez skojarzeń. Bez skojarzeń, ludzie. Tu nie ma nic zboczonego, na 100%. I ludzie, jeżeli chcecie stuprocentować, to... Nie możecie. Ale... Nienawidzę tych kości, nienawidzę tych kości. Więc ale ludzie, otóż to, jeżeli się zastanawiacie, czy kiedykolwiek jeszcze będzie jakiś odcinek z tego, jak przechodzę jeden poziom, proszę bardzo. Będzie bossa przechodził pół godziny. A chciałem sobie stoper włączyć. Ale szkoda prądu. No właśnie, poza tym telefon mi się już rozładował. No właśnie. Więc szkoda prądu. Ale mówię, jeżeli ludzie chcecie stuprocentować, to proszę bardzo, ale robicie to na własną odpowiedzialność, ponieważ nie ma niewiadomości. Na własną odpowiedzialność, że tak jakby po stuprocentowaniu tej gry psuła ci się karta pamięci. W przypadku Game Boya to akurat bateria. No, w każdym bądź razie. 100% nie daje ci nic konkretnego, tylko po prostu wow, zdobyłaś satysfakcję. Zdobyłaś sekretnego luma w tej grze. Bo tak ludzie, sekretny room, tak jak w Raymanie dwójce, to istnieje, tylko że w Raymanie tylko, że... na peceta, co tylko, że kiedyś. W Rayman... W przeciwieństwie do tej gry, w Raymanie 2 było to schowane 3D. W... No ale chodzi mi o Raymana 2. No który... było to w 3D, w przeciwieństwie do tej gry. Nie o to chodzi, no to też, ale wiem chodzi o to, co, w którym poziomie co. To było? Grobowiec starożytny? Tak. No, to tam był ten sekretny loom, co nie? Ale tutaj nie ma w żadnym poziomie ukryty, nie. Tutaj jest specjalny poziom, tu jest specjalny poziom oparty na... I on trwa chyba 6-7 minut. To jest najdłuższy z najdłuższych poziomów. A sekretny loom jest gdzie? Na końcu poziomu, na końcu ostatniej sekcji tego najdłuższego poziomu. Oraz ludzie, jeżeli podepniecie Game Boya Advance do wersji GameCube'owej Raymana 3, to dostaniecie w nagrodę za to bonusowy poziom Lee. Więc no fajnie, zawsze to jakiś bonusowy poziom. Ja niestety, ja niestety prawdopodobnie tego nie pokażę, bo nie mam jak, ale postaram się. A inaczej to się niestety, no tak jakby nie. Bo emulatory nie mają, to znaczy jest już taka możliwość emulowania tego całego połączenia między Game Boyem Advance i GameCube'em, ale... O, kurde... Ludzie... Zapewne powiecie, że ja się śmieję z tej ciszy i że Pixel tam pewnie rage'ował po cichu. Otóż powiem wam co... A bo dobra, nie będę mówił co on na escape'ie zrobił. Możesz mówić. Podszedł do drzwi, złapał się za twarz i przysiadł z powrotem. Musiałem odreagować. Uspokoił swojego rage'a. Na szczęście mój kabel aż tak daleko od słuchawek może się. No zauważyłem właśnie. Przy okazji, co to jest to, co ty masz tam na telewizorze? To są bajoniki. A, bajoniki! Mam schowane w... w tym pudełku całym, bo miałem dwa, czerwonego i zielonego. Nie, ja mam też akurat czerwonego i zielonego. Bo z tego co wiem, można były inne też można, chyba żółty, niebieski, coś takiego. Dużo było tych bajoników i można było je jeszcze łączyć sobie, bo po prostu wow, przerąbane. I to był smak dzieciństwa. Więc teoretycznie, taka mała ciekawostka na temat bajoniki, żeby zdobyć całą kolekcję, to musieliście co najmniej kupić te same figurki razy 3.
O. Żeby też z tymi wszystkimi łączeniami wszystkie je zrobić i tak dalej. Więc no musieliście kupić jakieś trzy te same figurki. To akurat był najgorszy ten aspekt. No niestety. Ale zawsze się miało z tego satysfakcję, bądź co bądź. Ze składania. Aaaa! Mi to tam pomagał, kuzyn. Dobra, jest. Przeszliśmy dalej jakoś i zaraz zginę. Mam chyba już jedną pokreskę. Nie kracz. Życia. Co? Dlaczego? Dlaczego on się do... Co? Nie, ja teraz jestem zmylony kompletnie. No ej, tak się nie robi. Save. Ej no, ja no, tak się nie robi. Że co? Pokonałem cię, Jano. Lepiej powiedz mi, gdzie jest Czarny Lum. Jak zauważyliście, w tle jest pustyniak Narenów. Taka mała ciekawostka. Czarny Lum poszedł razem z Razorem. Zaraz, Razorem? A, Razor Beard. Poszedł razem z Przytwobrody do kamiennego, wypełnionego lawą świata. Jeszcze bardziej złowrogiego niż ten. Nie wiem, jak przytłumaczyć Forbidden. Powodzenia, Raiden. Jej, tak w to sposób skończyliśmy Jano Nest. Po ilu? 11. 11 minutach. No. Dobra, ale zaczynamy Prickly Passage. I to nie jest, jak widzę, poziom 3D ze ścigałkami, ponieważ no... Patrzcie! Rakieta! Którą ujeżdżam, żeby mi się jej podobać. Ale patrz... I tak, to jest już kompletna zżynka z Raymana 2, to już jasne. Ale stary, ja rozumiem, że to jest zżynka, ale patrz, ta rakieta w ogóle nie ma racji, bo to ona się skrada, a nie biegnie. Stary, ale ja tu mogę... Przecież biegu w ogóle. No ja wiem, ale... Sam fakt, patrz na to, jak to się skrada. Bo lubi. Lubi w skradanie, ale ja już tu nie ogarniam kontrolę. Lubi chodzić na paluszkach. Tak. Ale o, nie, ona tańczy dla mnie. Ona tańczy jak szalona rakieta. Tak. Ona tańczy jak szalona rakieta. Przepraszam bardzo, jak ja mam tę kostkę rozwalić. Tego to już ci nie podpowiem, ponieważ ja sam nie pamiętam. Chyba, że nie może być. Nie może to być aż takie bliskie. Nie, nie mogę skręcić w drugą stronę. Tyle dobrego. A dobra, czyli... czyli ja tych mięsnych pulpetów mogę unikać tylko przez to, że po prostu zacznę biegać. Warto wiedzieć. Bardzo warto wiedzieć. Tylko teraz pytanie, jak ja... No i teraz tu pytanie, jak ja mam z tego zaskoczyć? Hello. A próbowałeś, czy właściwie ten... Próbowałem. Też... Nie wiem, ja... Źle. Ja pamiętam, że jak naparzałem na klawiaturze, to on od razu zeskoczył. Naparzałem, to dziwnie. Game over? Tak. Jej, game over. Pozdrawiam człowieka, który po skończeniu tego eksploatu zliczy wszystkie moje game overy. Kapibar, do roboty. Dlaczego wiedziałem, że to powiesz? Ja tylko... mi się to przypomina tylko z mojego livestreama, tyle. Był licznikiem śmierci. No. I teraz... A zaraz Kapibar da ten link do mema. Mam przeliczyć wszystkie śmierci. Challenge accepted. No, ten chłopak da radę. On jest dobry z matematyki. Sam byłem na tym livestreamie z Agona Bigay. Ani razu się nie pomylił. No. Polać mu. Znaczy, nie polać, bo on jeszcze... Aha, dobra, czy ja przyciskiem skoku, ale dopiero w tej sekcji mogę to zrobić. Dobre. Dobra, a zarazem trochę dziwne, że w wybranej sekcji możesz zeskoczyć. W ogóle nie wiem, czy widzisz to, ale zobacz, jak teraz oczy Raymana wyglądają jak oczy japońskiego Crasha. Widzę. Takie ogromne. No. Normalne? Ogromne.
Normalne? Ogromne. Normalne? Ogromne. La 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 la. La la la. Nie dośpiewa. Nowa seria na YouTubie! A tak a propos, to kiedy ty nagrywasz, bo ty nagrywasz z Avermedi, to no. Ci się nagrywa w jakiej jakości? Bardzo dobre. Ale 720 czy 576 coś? 480p, bo tak mam ustawione na Wii. No spoko. Bo ja po prostu nie mogę z tym 576, bo kiedy kiedy nagrywam, to mam opóźnienie straszne z tym, co robię, a co się dzieje na ekranie. Jak mam tego chwycić? Halo? 576 i nie wiem, czemu mi wyskakuje, kiedy gram w Jacka i Daxtera. Jedynkę, dwa i trzy. Bo PS2 obsługuje 576 i najwidoczniej... Avermedia 2 obsługuje już wyższą jakość, więc nie wiem, to chyba tylko ta Avermedia ma. Mam nadzieję, że tak z Ratchetem i Clankiem nie będzie. Ale stary, po prostu najwyższą jakość Avermedia ci daje. A. Jaka jest możliwa. I po prostu Jack i Jack 2 najwidoczniej... Ich najwyższa jakość działania to jest właśnie 576i. No cóż. Bo na przykład Avermedia, ta jedynka... O! Co ja zrobiłem? Ja skakałem w powietrzu, lol. Widziałem. Ale kończąc moją wypowiedź. Avermedia 2 to Ratcheta i Clanka, te wszystkie jak na razie części jakie nagrywam. Nagrywałem ich w Full HD. Aha. Ponieważ taka jest najwyższa jakość, jaka jest obsługiwana przez... ale z niektórymi na przykład grami tak się nie dzieje, bo na przykład Ratchet & Clank nagrywam z kolekcji HD i tak to było specjalnie zaprogramowane dla HD. A co najśmieszniejsze to... No znowu! No kurde! Ale no... Na przykład Ratchet & Clank Nexus to włącza mi się w najniższej... coś się właśnie stało? W najniższej możliwej jakości, jaka jest dla tej gry zaprogramowana. Co jest o kurczę. No cóż, włóżmy se nóż. Ale Avermedia 2 z tego co wiem ma już troszeczkę lepiej zrobione. Albo to było z Live Game Portable, to jest ten, wiesz, ten taki pendrive'ik. No wiem. To słyszałem, że jedna z tych nagrywarek ma możliwość zwiększenia kontrastu, gamma i tak dalej. To chyba live. Nie wiem, nie wiem, No. Wiem tylko, że dwójka już może nagrywać PS4, Wii U i Sraxbox One. Sraxbox. Pozdro dla tych, którzy lubią Xboxa. Sraxboxa, nowa konsola. Wow. Game over? Tak. Oczywiście. Ja... Co innego może być w tej serii po śmierci? I pomyśleć, że Raymana 3 na PC-ta przeszedłem bez ani jednej śmierci. No ale wiesz, to jest na PC, a GBA to są dwie różne gry. Tak naprawdę. Dodatkowo jeszcze kontrolki, bo ja to steruję za pomocą pilota, a nie... Gdybym... Postaram się, może jeszcze w tym czasie Let's Play'a, zmienię kontroler, czyli że będę miał klasyczny kontroler, albo kontroler od GameCube'a. Chociaż... Nie wiem, co z tym kombinował. Więc może lepiej mi będzie szło, chociaż nie sądzę, bo ja jestem na... Ta mała wiara w siebie. O, cholerte. A właśnie, mam twoją odpowiedź. Pewnie się już domyśliłeś, co to jest. Nie wiem, może czytałeś komentarz. Bo ty pytałeś się, jaka postać w kreskówce ma na imię Ślamazara, czy coś takiego. No. Angelo rządzi. Ślamazara? No. Teraz sobie już pomyłem, bo ja na początku nie wiedziałem, o co ci chodzi z tym Angelo rządzi. Znaczy wiem, że to jest kreskówka, ale no. Widzisz? Jaki ja mądry jestem, mi się przypomniało też. Kiedy powiedziałeś o Ślamazarze, to mówię sobie, o, Angelo rządzi. Tak swoją drogą chyba to już zdjęli z anteny, bo jakoś nie widziałem, żeby leciało.
nie wiem, nie oglądam Cartoon Network. Tego zepsutego. Tego zepsutego, zgliczowanego. Jest, przeszliśmy, przeszliśmy. Ja się teraz boję kolejny... To dawaj dalej jakieś kolejne poziomy, patrzcie, bo za... Patrzcie, mamy 40 na 45 lumów, czyli całkiem dobrze, a klatek mamy 0 na 2. I weź to człowieku, patrz, jaka jest... Co to są te czerwone takie... To są chyba jak... Wyjaśnij mi to. Wyjaśnij nam wszystkim. Spróbuj tu wejść. A, to jest zablokowane. A co to jest? To chyba ci się odblokuje boss. Jakiś świat bonusowy czy coś? Albo... Czekaj, świat bonusowy... Nie. Tu się tobie powinno odblokować przejście. No, tak, no przejście ci się powinno odblokować. Schodzimy tutaj po kościach, ale creepy. Creepy pasta. Ale dawaj, jeszcze nie wiem, jak dasz radę. Jeżeli się zmieścimy, to dawaj dwa... O nie! Co? No. My Nemesis! Skakuj do bagna Begoniacs. Part 2. Tum dum. Tum 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 tum. Ale byś się wkurzył, jakby były te bugi graficzne tutaj. No chopie. Ja bym się zesrał. To już by let's play się skończył. Byłoby takie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się let's play podobał. I koniec. Zesrałbyś się na podłogę. No może już tak poważnie by nie było. Nie przesadzajmy. No jakbyś to robił na PSP, to na pewno. Jezus Maria, ile tych bomb jest posrała tych designerów czy coś. Właśnie zapomniałem ci właśnie o tym powiedzieć, że tutaj jest dużo bomb. Więcej tych bomb... Więcej was matka nie miała. No i wiesz, z tradycją powtarzalnych się poziomów to zawsze powinien być drugi, trudniejszy od pierwowzoru. Green Hill Zone. O, właśnie. Jeden jest szybszy od drugiego. No. Raczej krótszy, przepraszam. Mówię tu oczywiście o aktach z Green Hill Zone. Żeby ktoś mnie nie zrozumiał źle. Ale ładnie śpiewasz. Tak, bardzo brzydko wiem. Fałszuję. Nie no, na operę się nadajesz. Na operę się nadaj. Wiesz, na operę to każdy głupi może. A wiesz co, wydaje mi się, że przez to, że teraz ja się pojawiłem, nagle zacząłeś tak failować. Nie, to tak było od początku. Patrz pierwszy odcinek. No i teraz powinno się mój rage z pierwszego odcinka pojawić. No co mi uderzyło? Nie, to już widać, że to było sztuczne. Wiem, ale no chciałem zademonstrować jaki rage. Tamten to był bardziej naturalny, to było widać, że nie spodziewałem. To było czyste w nerwie. No właśnie, a tutaj to było takie... powiem. Na wymuszenie. No na wymuszenie. No bo chciałem chciałem powiedzieć, co ja tam mówiłem, a nie chciałem się drzeć, bo to jest spokojny let's play, teraz to robię na Wii, nie ma tutaj żadnych błędów graficznych, co z tego, że bije mnie woda! Bije cię woda, bo woda... Już widać, że się frustracja na mojej, w moim głosie pojawia. No, bije cię woda, bo... Bo, nie, bo boisz się wody. Tak, bo boję się wody. A i w sumie to nawet wiele wyjaśnia. Dlaczego nie bije woda? No! Ona chce udowodnić, że jest fajna. A ty tego nie chcesz przyjąć. Woda chce nic chyba. Wyczuwam coś zboczonego. Dopiero teraz. Wow. Ale bomb! W sumie... Ale bomb ci tutaj na kosi. Wow! A mi się wydaje, że ten... Goddammit! Ten rage wymuszony zaraz będzie prawdziwym rage'em. I nagle tak, proszę mi wysyłać SMS-y, to już ci pomagam, ponieważ Michałowi pękły już. Za głośno Pixel się zrage'ował. No. No. I wyślijcie SMS-y, to już ci pomagam, na numer pomóż mi pomidorowi BL odzyskać. Coś mi się wydaje, że do końca odcinka będziesz tutaj siedział, ale nie chcę krakać. Spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Ty dokończ. Co? Ty dokończ. Nie, bo jestem kulturalny.
Jasne. Więc nie przeklinam. Jasne. No! Kapibar to potwierdzi pod filmikiem z Raymana. Odcinek 14, szanownych kudzików, gdzie napisałem mu w komentarzu co i jak. Mogę? No nie. No po prostu ta gra chce, abym ją znienawidził. Jest! Jest! I co ludzie? Myśleliście, że ja się poddam? No, myśleliście, że ja się poddam? Nie! Zero. Rozwiedzaj następny poziom. Hihi. Nie, 5 minut zostało, to się nie. Się nawet nie opłaca już kolejnego poziomu zwiedzać. O, Tinsin. Ale do nich jeszcze nie idę, bo mam dziwne wrażenie, że jakiś poziom ominąłem. A, tamten na górze. Na górze róże, na dole Benz. Pixel i Rayman zrobili się. Aha. Nie umiem. Good to know. Rymować. Jak tu jest jakaś platforma? Na górze róże, na dole Pixel. Oh, zaraz obok będzie... Lis Punch Challenge. Spróbuj. To jest... A ja dym! To jest ten wyścig. A nie, to nie wyścig. A nie, no kto wyścig? Ej, ale ty wiesz w ogóle, że ja nawet nie wiedziałem, że takie coś jest w tej grze? A to jest jakiś czas... O kurde, to teraz trzeba spamować. Tam jest balon. Moje rączki. Moje rączki. Aha, ja... O kurde. Ej, no przesrane. Ty! A, no dobra, nie, bo to będzie źle. Goddammit! Ej, to jest nie do zrobienia. Dziękuję bardzo. Quit. Yes. Ale wiesz co mi się... Oh. Oh. Bogom, że się zapisało. Jest! ty to tego lepiej nie wycinaj. Nie będę. Więc tak, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No i co? Na razie i cześć. Pa, pa. Tutaj był oczywiście pomidorowy pel też. Nie zapomnij. Pa, pa.